Wybierz zepsutą lalkę do zrobienia transformacji. Pomogę zagnieść piankolinę. Uformuj dziób. Kolczasty grzebień. Narysujmy oczy. Kick and Chicken wyrusza na przygodę. Kitty i Chick przechadzają się po parku. Co to za hałas? To Kissimissi! Kryć się! Potwór porywa Kick and Chickena. Zostało tylko piórko. Minęły lata, ale nigdy go nie znaleźliśmy. Tylko piórko. Tęsknimy za tobą. Mam pomysł. Co za urocza dziewczyna. Spóźniłam się. Kitty zmienia się w zabawkę. Hej, Lalilu. Pomożesz sprowadzić naszego przyjaciela z powrotem? Spróbuję. Mamy dwa elementy. Zszyj części razem. Przyda się zamek. Włóż je. Wytnij mały ogon. Urocze kigurumi jest gotowe. Na Lucy czeka niespodzianka. Wow, skąd wziął się ten kotek? Jest taki ładny. Dym wciąga Lucy do świata Smiling Critters. Mamy gościa. Zostaniesz z nami? Teraz jesteśmy twoją nową rodziną. Wow, super. Przymierz to. Co za fajny kostium. Zupełnie jak Kick and Chicken. Znowu jesteśmy razem. Lucy. Zajrzyjmy do piórnika. To kaseta. Oznacz ją. Zrób pudełko. Przyklej etykietkę. Gotowe. Opróżnij małe pudełko. Pomaluj. Przyklej wkładki. Gotowa na obejrzenie kreskówki? Włącz ją. Wieczór filmowy. Nigdy nie widziałaś czegoś takiego. Co to jest? Kissimissi atakuje Kick and Chickena. Kolejne zadanie zostało wykonane. Jak to mogło się stać? What? Oh no! Hey! To kłamstwo! A, zaciągnijmy zasłony. Ona musi poznać prawdę. Do której rodziny chciałbyś dołączyć? Do Smiling Critters czy Kissimissi i Huggy Wuggy'ego? Napisz w komentarzu. Przygotuj papier piankowy. Połącz je razem. Weź wykałaczkę. To zestaw kolorowych kredek. Włóż pędzle. Wyciśnij farby. Wymieszaj je. Skrzynka artysty jest gotowa. Pora na tworzenie. Lucy zostaje ze swoją nową rodziną. Maleńka, a może porysujemy? Tak, zestaw do rysowania. Mogę dostać płótno? Oczywiście, proszę. Psst, wszyscy chodźcie tutaj. Pamiętacie nasz plan? Odnajdujemy dziewczynę, porywamy kigurumi, magiczny eliksir i nasz przyjaciel wróci do nas. Lucy, otwórz! Kto tam jest? Kissimissi? Szybko, uciekajmy stąd. Lucy! Szybko! Została porwana. Weź mały pojemnik. Ustaw go na nogach. Pomaluj, żeby wyglądał jak metal. Przymocuj koła. Nosze są gotowe. To je dostanie. Uciekaj! Puść, nie chcę z tobą iść. Cześć, jak się masz?
uratuję cię! Nie, kisimisi! Potrzebujemy lekarza. Zabiorę cię do szpitala. Pobiegnę po lekarza. Wszystko będzie dobrze, Kissy. Chodźmy. Przygotujmy materiały. Zmontuj kulę. Dodaj podkładki. Kissy-missy będzie ich potrzebować. Biedactwo, jest cała zabandażowana. Kule pomogą jej chodzić. Och, muszę poćwiczyć. Pójdę korytarzem. Zwierzaki przebrały się za lekarzy. Cześć, mała. Słodkich snów. Podnieś ją. Ona jest ciężka. Potrzebujemy wózka inwalidzkiego. Posadźmy ją tutaj. Chodźmy. Lucy, gdzie ona jest? Porwali ją. Stójcie. Kolorowe pióro? Przyklej do szablonu. Spiłuj brzegi. Koła! Nie mogę się doczekać, by użyć deskorolki. Dziewczynka budzi się w wesołym miasteczku. Cześć, tęskniliśmy za tobą. Gdzie jest Kissy-missy? Odpoczywa. Zobacz, mamy prezenty. Wow, deskorolka. Wspaniale. Ostrożnie. Lucy jest utalentowaną uczennicą. Jupi! Jej, jak fajnie. Tu jesteś. Trzymajcie się z daleka od Lucy. Ona idzie z nami. Nie, ze mną. Załatwmy to. Okej. Weź trochę piankoliny. Zważ ją. Rozwałkuj arkusz. Uformuj pączki. Przemaluj kilka. Usmaż na kuchence. Pokryj polewą. Udekoruj owocami i posypką. Podziel na dwie porcje. To raj dla łasuchów. Przygotuj wszystko do zawodów. Zawodnicy, przygotujcie się. Ułóżcie słodycze, nie masz szans. Zobaczymy. Gotowi? Wygrywa ten, kto zje szybciej. Gotowi? Do startu? Start! Świnka napycha usta pączkami. Kissy-missy nadąża. Jeden kęs. I koniec. Skończyłam. Jeden punkt dla Kissy-missy. Żądam drugiego wyzwania. Przyklej tarczę. Zrób kilka rzutek. Załóż nasadki. Wszystko jest gotowe do gry. To wygra tym razem. Druga runda. Konkurs dokładności. Czy uczestnicy są gotowi? Wybierz rzutki. Powodzenia, Kissy-missy. Mogę to zrobić. I strzał w dziesiątkę. Żadnego oszukiwania. W porządku. Wszystkie rzutki chybiają. Przepraszam, a to pech. Lifehack. Przymocujmy portret. Strzał prosto w dziesiątkę. Brawo, Catnap. Wygrywasz zabawkę. Hej, mamy teraz własne miskle. Kickin' Chicken znów jest z nami. Weź pojemnik. Wyciśnij trochę farby. Przyklej ekran i klawiaturę. To najsłodszy laptop. Lucy budzi się w swoim łóżku. Dzień dobry. Co za sen. Nie jestem już kurczakiem. Moje zabawki są ze mną. Czas do szkoły. Spakujmy plecak. Zeszyty i podręczniki. A żebyście wy mieli rozrywkę, odtworzę filmik Lalilu.
Do zobaczenia wkrótce! Mała Lucy nie może zasnąć. Nie chce spać. Mamusia i tatuś coś wymyślą. Przygotujmy piankolinę. Wybierz odcienie. Ukształtuj twarz. Dodaj uszka. Wstaw czarne łaty. Popracuj pędzlem. Pokryj przezroczystym lakierem do paznokci. Weź trochę papieru piankowego. Zrób półksiężyc. Ten kot potrzebuje długiego ogona. Catnap zapewni spokojny sen. To twoja zabawka, skarbie. Pomoże ci zasnąć. Fajny kotek. Tak. Dobranoc. Miau. Co? Czas zanurzyć się we śnie. Gadająca zabawka? Nie wierzę. O, naprawdę chce mi się spać. Spod łóżka wyciąga się łapa. I łapie ją za nogę. Szybko do warsztatu. Puść mnie. Gdzie ja jestem? Odwiedzasz Lalilu. Umyj twarz. Przytnij włosy. Ugnieć glinę. Wyrzeźb twarz. Mały pyszczek. Małe uszy. Narysuj oczy. Uśmiech. Wytnij wzory. Ubierz lalkę. Zakręć ogonek. Piggy Piggy rozpoczyna swoją przygodę. Świnka też trafia do gry. Co za dziwne miejsce. Bu! Haha! Ha. Huggy Wuggy otwiera portal. Jak mogę się stąd wydostać? Ratunku! Nowa lokalizacja jest otwarta. Które z czterech drzwi wybrać? Powiedz mi, co powinienem wybrać? Króliczka, kotka, jednorożca czy świnkę? A, to są moje drzwi. Co otrzymamy z tej tkaniny? Koci kostium. Przymierz to. Weź trochę piankoliny. Zmień górę. Dodaj odblaski. Mały nosek. Przymocuj ogon. To catnap. Patrz, jak urósł. Teraz tu mieszkam. Lustro? O, zmieniłem się w świnkę. Jak to się stało? Co to za hałas? Kto płacze? A, to znowu ty. Piggy Piggy, nie poznałeś mnie? O, boję się ciebie. O, właśnie kaszlałem futrem. Nie chciałem cię przestraszyć. Wytrę to. Thank you. Chodźmy dalej. Oprowadzę cię. Weź trochę piankoliny. Spłaszcz kawałek. Ojej, to bułka. Wymieszaj cienie. Liść sałaty. Kotlet. Wytnij ser. Dodaj pomidora. Zakryj kolejną połówką. Wycieniuj pastelami. Potrzebujemy więcej burgerów. Dodaj oczy. Pyszne hamburgery. Mniam. Czy to nie czas, by dzieci zjadły? Hamburgery. Ale po co jest ten zegar? Kto szybciej skończy burgera? Unikniemy bałaganu. Zmierzmy czas. Gotowi? Do startu? Start! Piggy Piggy jedzie do przodu. Nie mogę nadążyć. Zjadłem wszystko. O, mój brzuszek. Wow, taki dorosły. Szybko wezwijcie karetkę. Piggy Piggy otrzyma pomoc w szpitalu. Wybierz zepsutą część. Włóż pędzel. Użyj modeliny. Poleruj powierzchnię. Nałóż farbę. Gotowe. Jaskrawy dół. Załóż płaszcz. Puszyste łapki. Powitajmy energicznego hopi hopskocza. Piggy Piggy trafia do szpitala. Witaj, zbadamy cię. Boję się.
Wybierzemy narzędzie. Gdzie jest pacjent? Piggy Piggy się ukrywa. Widzę cię. Nie, nie, nie! Nie! Jest inny sposób. Musimy cię przenieść. Zatańczymy? Królik chętnie wskakuje na parkiet. Wygląda fajnie. Spróbuję. Brzuch Piggy Piggy'ego znika. Pominęło. Cud. Dziękuję. Do usług. Ale jestem zmęczony. Naprzód do nowego wyrobu. Wow, ile elementów. Wytnij jabłko. Łodyga i liść. Zmniejszmy to. Pomaluj płatki. Kwiat, jabłko, błyskawice. Ukształtuj półksiężyc. Dodaj małe pętle. Talizmany mają szczególną moc. Piggy Piggy, pobudka, wstawaj! O, co się ze mną dzieje? Gdzie my jesteśmy? Ile kostek? Potrzebujemy młota kowalskiego. Wejdź na mnie. Jeszcze trochę. Mam! Które pudełko rozbić jako pierwsze? Zacznijmy od tego. O, mały grzybek. Uciekasz już? Następne, teraz. Tu są talizmany. Każdy dostanie jeden. A ten do kogo należy? Witaj, Lalilu. Czegoś brakuje. Łatwizna. Wyrzeźbimy bujną grzywę. Narzędzia modelarskie? Gdzie jest mój róg? Symbol jednorożca. Ufarbuj uszy. O, zimno mi w nogi. Nie ma problemu. O, teraz jestem po prostu uroczy. Crafty Corn wszędzie widzi cuda. Wow, witajcie, przyjaciele. Ha? Spójrz, drzwi. Jak to otworzyć? Narysujmy klucz. Dajcie mi swoje kredki. To bardzo kreatywne podejście. Co sądzisz? Wygląda jak prawdziwe. Trochę magii? Nie, to nie jest prawdziwe. To jest klucz. Ale miło. Teraz to przetestujmy. Kto ukrywa się za drzwiami? A, uciekaj! Dokąd idziecie? Weź obręcze. Oddziel te części. Zmień kolor. Przygotuj paski fiulu. Zszyj siatkę. Duża siatka na duży połów. Co? Mam pomysł. Narysujmy siatkę. Łapcie za kredki i do dzieła. O, muszę się bardzo postarać. Lalika dobra. Super, serio. Złapmy Hagiwagiego. Haha. Ekstra. Nie uciekniesz od nas. O-o. Mamy cię. Pora wracać do domu. Za drzwiami jest Kissimissi. Uważaj. Zgubiłam go. Kochanie, gdzie jesteś? Nie smuć się. Znaleźliśmy twoją miłość. Kochanie, zabierz mnie do domu. Hurra, znowu jesteśmy razem. Dobrze jest pomagać. Ha? Weźmy stare zegary. Odetnij górną część. Przemaluj na biało. Udekoruj wzorami. Dodaj dzwoniące części. Kilka nowych szczegółów. Budzik obudzi cię z długiego snu. Słyszycie to? Co to za dźwięk? O, moje uszy! To budzik w pokoju Lucy. Jest już ranek. Ach, co za sen. Jak wyglądam? O, talizman jabłko. To nie był sen? Muszę to sprawdzić. Lucy bierze tablet. Dziewczyny przyszły do biura Lalilu. Zagrajmy w grę. W porządku. Rozgości się. Będzie fajnie. Dziecko sięgnęło po joystick. Kissimissi pojawiła się na ekranie.
jak udało jej się wydostać. To pudełko się przyda. Potnij tekturę na paski. Złóż małe pudełko. Ale fajny samochód. Będziemy potrzebować kół. Połóż wstążki na szpulach. Zamocuj je wewnątrz taśmy. Koło zębate nawija folię. Przykryj przezroczystym plastikiem na wierzchu. Zakryj żółtym. Na górze znajduje się kolorowy znak. Dzieci uwielbiają Poppy Playtime. Ta taśma jest stara. Technologia rozwija się dość szybko w dzisiejszych czasach. Mami Long Legs przyszła do wypożyczalni kaset VHS. Mamy wiele opcji dla tych, którzy lubią retro. O, tak, to jest to, czego potrzebuję. Chcę posłuchać tej piosenki. Oczywiście, włączę ją. Ekstra! Nie mogę stać spokojnie! O, jestem zmęczona. Może inny album? Nie, nie, muzyka mnie męczy. A to co? Poppy Playtime? Chcę zagrać! Masz naprawdę szczęście! To rzadki przedmiot w naszym sklepie. To ekskluzywne. Wow, kupię to. Nagle jeszcze jedna ręka sięgnęła po taśmę. Wygląda na to, że się zakochała. W warsztacie Lalilu pojawił się nowy klient. Zmień ubranie. Pozbądźcie się starych rzeczy. Bez makijażu, bez włosów, gotowy na nowe życie? Narysuj różowe oczy. Dodaj ogromne źrenice. I nie zapomnij o zaskoczonych niebieskich brwiach. Uśmiech. Huggy-Wuggy stracił trochę futra. Użyj go do zrobienia wąsów. Kto potrzebuje stylisty? Zmienię twój wygląd. Facet z wąsami dostał długie ramiona. Odrysuj szablony ubrań. Wytnij elementy. Gotowe! Pora je przymierzyć. Koszula i szorty świetnie pasują. Uzupełnij wygląd muszką i mankietami. Kapelusz zakrywa głowę. Co za śmieszny koleś! Mami Long Legs lubi spędzać czas ze swoim nowym przyjacielem. Chcesz kupić bukiet? Kocham kwiaty! Nie mogę powiedzieć nie. Zapłacę gotówką. Dzięki, przyjdź ponownie. Jesteś taka piękna jak te kwiaty. Pogoda się zmienia. Nadeszła burzowa chmura. Ale nic nie może zrujnować randki. Daddy Long Legs przesunął chmurę ręką. Jesteś moim bohaterem. O, to nic. Wybierz materiał. Wytnij poszewkę na poduszkę. Jest miękka. Ozdób ją złotą falbanką. Kwiaty zakwitły na poduszce. Oddziel kryształ. To niesamowity pierścionek ze wspaniałym kamieniem. Co za prezent! Daddy Long Legs postanowił oświadczyć się swojej dziewczynie. Nie mogę tego zrobić byle jak. Cóż, zacznijmy od frazy „znajdź mnie”. Haha, wiem jak zwrócić jej uwagę. Mami trafiła we właściwe miejsce. Tego zdania nie było tu wcześniej. Znajdź mnie? Dobrze, idę poszukać. Mami Long Legs podążyła za strzałką. O, gdzie ja jestem? Gomez przyszedł się z nią spotkać. Najpiękniejsza róża dla najpiękniejszej damy. Przyjdź na stoisko z lodami. Czeka na ciebie smaczny deser. Daddy Long Legs chowa się za krzakiem. Powiedziano mi, żebym przyszła do ciebie. Proszę, częstuj się. Mniam! O, a co to? Proszę pana, wygląda na to, że pańskie lody mają niezwykłe posypki. Gdy tylko mama odwróciła się, by zwrócić produkt, nagle... Kochanie, misja dobiegła końca. Czy będziesz moją żoną? Oczywiście, że będę. To było takie ekscytujące i romantyczne. O, ale słodko. Czas zmienić ubranie przed ślubem. Nie mogę się doczekać.
Jestem bardzo zdenerwowana. Wytnij kawałki na body. Połącz. Pasują jak ulał. Udekoruj strój satynowymi mankietami. Musimy tylko zrobić dużą spódnicę. Przymierz. Mami Long Legs uwielbia to. Co za stylowy wygląd. Dodaj falbany. Sznurowanie zdobi kołnierz. Wyglądam pięknie. Styliści zaczęli pracować nad włosami. O, co za styl. Brakuje tylko welonu. Panna młoda wygląda uroczo. Dziękuję. Mogę zdążyć na ślub. O, Lalilu, tak się martwię. Ceremonia ślubna zaraz się zacznie. Goście czekają na parę młodą. A oto nasza para młoda. Daddy Longlegs, czy bierzesz mami Longlegs za żonę? Tak. Mógłbym patrzeć na ciebie w nieskończoność. Czy bierzesz Daddy'ego Longlegs za swojego męża? O, zapomniałam bukietu. Mam go, nie martw się. Ojej, wszystko jest tutaj. Tak. Teraz ogłaszam was mężem i żoną. Wszyscy gratulują parze. Życzę ci szczęścia, moja kochana. Oto prezent ślubny. Mamut? O, wow, dzięki. A teraz zdjęcie. Pojawił się wózek. Zdejmij to. Mamy pustą ramkę. Pomaluj ją na srebrno. Niedźwiedź zostawił znak zabawki. Przymocuj go na ramię. Zmień koraliki w koła. Dwie pary znajdują się na drewnianej osi. Udekoruj tacę kolorowymi przyciskami. Co jest w środku? Lalka i mnóstwo zabawek. Zastanawiamy się, skąd się wzięły. W sklepie z zabawkami jest nowa dostawa. Sprzedawca pomoże nam dokonać wyboru. Cześć, panno. Co kupujemy? Dziewczynka, chłopiec, spójrzcie na górne półki. I zajrzyjcie do tacy. Właśnie dostaliśmy nowe rzeczy. Para zaczęła przeglądać zabawki. Kiedy nagle ktoś zareagował. Spójrz, dzieci! Jak się tam dostały? Nie mam pojęcia. To pierwszy raz, kiedy to się zdarzyło. Teraz potrzebujemy wózka. Wow, dzięki za zakup. Zostali rodzicami. Naostrz pałeczki kleju na gorąco. Pstryk! Co za smaczne mleko! 6 butelek. Zamknij zakrętkami. Udekoruj etykietą. Kora drzewa zmieniła się w patyczki. Zwierzęta, macie sporo pracy. O, ich zęby są takie ostre. Dobra robota. Połącz elementy razem, by stworzyć pudełko. Oto uchwyt. Mamy dużo mleka. Złóż pudełko. Wszystkie dzieci uwielbiają płatki Hagiwagi. To smaczne i zdrowe śniadanie. Dzieci czują się jak w domu. Czym was nakarmić? Wiem. Dzieciaki pokochają słodkie płatki. Mamusia założyła fartuch i zaczęła gotować. Co mam dodać? Tata już tu jest. Kochanie, mam mleko. Nałóż płatki na talerze. Trochę mleka i śniadanie jest gotowe. Dzieci chętnie zjadły. Rodzinka Long Legs jest szczęśliwa, a dzieci najedzone. Zobaczmy tutaj. Weź wydrukowany kawałek, dodaj linię zgięcia. Zrobiliśmy pudełko. Happy Meal od Hagiwagiego? Kokarda jest na miejscu. To limitowana edycja. Zrób maleńką figurkę z piankoliny. Posiłek jest z zabawką. Zrób bułki.
kotlet jest prosto z pieca. Przygotuj smacznego burgera. Ser, trochę sałaty. Brakuje tylko frytek. Wyglądają świetnie. Pycha. Wykonaj cylinder na puszkę. Udekoruj koralikiem. Dzieci kochają fast food. Brat i siostra przyszli do McDonald's. Co podać? Jesteśmy gotowi przyjąć wasze zamówienie. Cokolwiek chcecie. Elfy zaczęły biegać. Oto wasz Happy Meal. Jak można zjeść Happy Meala bez zabawki? To takie smutne. Kto chce Happy Meala od Huggy Wuggy'ego? Tak, super. Szybko, co tam jest? Dzieci dostały Huggy Wuggy'ego. Okazuje się, że chciały tylko zabawki, a elfy dostaną jedzenie. Burger jest mój. Mami postanowiła uprawiać jogę. Zmniejsz matę. Rozmiar jest w sam raz. Czy mogę ją zabrać ze sobą? Oczywiście. Lalilu stworzyło do tego specjalny produkt. Łatwo ją rozwinąć. Zamocuj paskami. Dodaj ozdoby. O, z matą trening jest jeszcze bardziej wydajny. Zestaw jest gotowy. Zrób ciężarki z koralików. No tak, będą metalowe. Teraz zestaw jest w pełni gotowy. Stary mistrz medytuje w ogrodzie. Został trenerem jogi. Mami poszła na pierwszą lekcję. O, czy się spóźniłam? Przepraszam, przygotuję moją matę. Ups, mami przypadkowo dotknęła sąsiadki. Przepraszam, przeszkadzasz mi. Ale to moja mata. Zajmujesz za dużo miejsca. Panie, nie kłóćcie się. Ale to ona zaczęła. Kto? Ja? Nauczyciel zaprosił uczniów do wspólnego treningu. Dziewczynom idzie świetnie. Mają nawet te same ciężarki. O, dzięki.